W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała ponad 200 różnych tematów kontroli. Co roku Izba kontroluje ponad 2,5 tysiąca różnych jednostek administracji rządowej, samorządowej, powstaje około 3000 wystąpień. W 2013 roku kontrolerzy Izby Przyjrzą się szczególnie nowo wybudowanym stadionom, jak one funkcjonują, czy zarabiają na siebie. Kontrolerzy sprawdzą, jak w Polsce funkcjonuje nadzór nad służbami specjalnymi. Będą także przyglądać się profilaktyce nowotworowej, jak ten program jest w Polsce realizowany. Sprawdzą lokalizację fotoradarów, sprawdzą też, jak funkcjonuje. Policja drogowa zajrzą i będą kontrolować jednostkę Grom i wojska specjalne, wiele innych kontroli. Które zaplanowano w 2013 roku, będzie też dotyczyło wychowania patologii w szkołach, a także tak ważnych tematów jak sieci energetyczne, ich bezpieczeństwo, czy też inwestycje na terenach zagrożonych powodzią. To wszystko będzie przedmiotem pracy kontrolerów. Roczny budżet Izby sięga 250 milionów złotych. Dzięki pracy kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli budżet państwa ma szansę zaoszczędzić lub odzyskać kilka miliardów złotych rocznie.